No i cóż, mamy w końcu Bunny i Vicky i przed nami mecz Rogat kontra Gambit. Pozwolę sobie na ściszenie odrobinę dźwięków. No i teraz ciekawy jestem. No tym razem Rogat nie zagra na LeBlanc. Wydaje mi się, że zdałem sobie sprawę z tego, że no to nie był najlepszy pick ostatnio. No, znaczy, nawet jeżeli Xaxis ugrał swoje, to w tych teamfightach brakowało mu tej pewności siebie, jaką musi mieć LeBlanc, żeby kogoś zinstagibować. Zbanowana została też Evelynka. No, zarówno Jankos, jak i oczywiście Diamond lubią sobie nią pograć. Zbanowany piekarz. No boją się piekarza, no cóż się dziwić tutaj. OP, piekarz OP. Listen, czyli nie będzie kopanka, no. Siemanko, siemanko, witam wszystkich jeszcze raz i przypominam, że to jest pierwsza gra Rokatu dzisiaj. Dzisiaj są dwa mecze Rokatu aż. Mamy super week. I zbanowany został Listen oraz Lulu. No i co podejmie na pierwszy pick Rokat? Czy to będzie... No jak Lola jest zbanowana, no może być jakiś Gragas. To chyba było najrozsądniejsze. Aliska, no to o, jest dobry pick, właśnie. Ponieważ jest Pantheon, również Lissin zbanowani, no to piknięta Aliska, no i teraz Gambitom zostaje do piknięcia Wukong do dżungli. Vi? No Vi, no czar mam w ostateczności, ale takiej grubej. Więc dobry pick. No chyba, żeby Gambit swego czasu miał grać na Shivanę w dżungli, ale od pewnego momentu od tego odeszli. Nie wiem, czy chcą na to teraz wrócić. Zobaczymy w sumie, co jeszcze tam pikną. Jest Thresh otwarty, więc spodziewałbym się tej piku Thresha. Ze strony Gambitu teraz, nie sądzisz? No albo Thresh, albo jakiś Lucian standard, albo na przykład... No, nie wiem, czy Darwin chce tutaj forsować Renektona. A może jednak Morgana jako tak zwany smart pick, czyli pick, który zapobiegnie zarówno Leonie, jak i Thresh'owi? No, chcę zabrać tutaj picka po części Wanderowi, tak? Wander ostatnio bardzo często gra tą Morganą. No jest wzięta Morgana. Tak, no i teraz pytanie jak... No jest również Vi w dżungli, no i teraz pytanie, czym zagra Wander? Czy to będzie Thresh? No bo co, no Leona chyba nie wchodzi w grę na Morganę. Morgana jest zbyt dobrą odpowiedzią na Leonkę, mi się wydaje. No tak, no blokuje całe CC, więc Leona na pewno nie. No może to być Thresh, może to być Anka, choć Anka też nie jest takim najlepszym wyborem. Choć Anka jest dużo, dużo lepsza, ponieważ może złapać dwa targety, więc nie kojarzy się, tu ratuje ich. Może jakaś Kayle'a supporta tak egzotycznie, jak ostatnio to widzieliśmy. O, jakaś Kayle, Galio. Galio. Czemu nie? No i czyżby był Renekton plus Caitlyn ze strony Rokatu? No Renekton na pewno taki standard pick na topie. Co Grego widzimy niestety. Nie bardzo irytuje ta postać. No i Caitlyn, czyli jeden z ulubionych AD carry. Celavera. A zgadza się, zgadza się. Celaver bardzo lubi nią pikać. No i czyżby Xin? Zyn? Nie, no to jakiś trolling. Shen również nie, no. Gdyby piknęli Shena na topa, no to musiałby być albo swap lane'ów. No ale nie ustoisz na rynek to, no to już... Mi się wydaje, żeby się dało. Znaczy nie jestem LCS no. top playerem, aczkolwiek wydaje mi się, że Shen miałby szansę sobie ustać, tak w miarę ustać. Nie mówię o wygraniu, ale o ustaniu. Renekton wychodził za dwoma turytami i mógł być, no nie wiem, no jest Shen. No plus może być to Shen w dżungli, bo też tak się grywało. Znaczy, no nie wiem, jak mamy Vi, to raczej Shena już w dżungli nie będzie, ale to będzie raczej swap lane'ów. Jeśli zagrają Shen, no to nie wydaje mi się, że Darin się tam uśmiechnął się przy tym piku Shena i przy oklaskach publiki. Czyli możliwe, że to dla niego jednak. No, Shen. Dawno go nie widzieliśmy, bo jest po prostu zapuszowywany przez większość top lanerów. No ale jak już ma tego Sunfire'ka, to jest przyzwoicie, ale wiadomo, na tego Sunfire'ka to jeszcze trzeba dofarmić. Dokładnie, to już w tym momencie Renekton... No, Shen po pierwsze nie jest mega mobilny, po drugie... nie ma pushu, czyli nie ma tego AOS-pela. No i będzie tutaj mega puszowany i w tym momencie Renekton będzie mógł schodzić do dżungli przeciwnika. No i teraz Wander zastanawia się, czy... O, Mordekaiser, chłe.
Nie wiem, czy ten spell od Morgany by trochę nie bolał właśnie Mordekaisera. Nie, no Mordekaiser to... Jeśli mamy Shena naprzeciwko, to Mordekaisera... No ciężko, jeśli Mordekaiser puszcza ulti na kogoś, to Shen puszcza również ulti na to. No jeszcze Morgany Black i... Shield. No, więc to na pewno nie będzie. No i Gragas, czyli fajna odpowiedź na Shena również. No i Edward uwielbia tutaj trollować publikę. A Ramus. No i popatrz na setup Rokatu. To jest taki typowy meta setup. Typowa meta. Czyli 5 pików, które są aktualnie bardzo mocne w mecie. No i to mi się bardzo podoba, że właśnie Rokat. O, jest. O, i mamy dla Aleksisia Kha'Zixa. No. Ryzykowna linia jest z Kha'Zixem na midzie na Gragasem, bo albo Kha'Zix go gra, albo Gragas jego. Kha'Zix Shen, to jest fajne połączenie. Celaver będzie miał naprawdę hard times, ale mają Thresha, czyli fajna odpowiedź. Na to mają również Gragasa, który może tutaj zatrzymać Aleksisia. No, jeśli chodzi o team kompy, to Rokat wygląda tutaj dużo, dużo solidniej. No tak, no to jest solidny team comp. Ciekawe jak ten lining phase pójdzie i jaki impact na całą grę będzie miał Shen, bo wiadomo, że jego ulti może wiele zmienić. Naprawdę wiele. No speed push to jest siła Shena, ale kiedy Renek to może go pushować. No te sytuacje na botlane też są ważne. No tak, no ale to jest duża strata, kiedy typujemy na bota i Renek to może spushować. No ale to wtedy oni też muszą wziąć bota, prawda? Tak, no. Więc to jest to ryzyko, że jeżeli tepniesz, to musisz coś zrobić. Jeśli tepniesz i na przykład uratujesz kogoś przed śmiercią, ale nie puszczysz, nie zrobisz dragona, a tracisz turret, no to na pewno nie jest to worth. Disu, czy mogę posnąć linka, na którym over coś tam zrobił? Dobra, dam ci zaraz permita i będziesz mógł, daj sekundę. Jak chcesz posnąć linka z place'ami overa, to ci dam tutaj linki. Możesz posnąć teraz, proszę cię bardzo. Jakieś tam place overa chcą wysyłać na czacie, to zezwalam. Jest zgoda z wieży kontroli lotów. Aż 3 minuty. No i cóż, słuchajcie moi drodzy, niezależnie od tego, na której, która drużyna jest w stronie, to z pewnością Gambit kojarzy nam się z kolorem czerwonym, a Rokat z niebieskim. No i zresztą to się zgadza, więc ustawcie swoje niki na niebiesko, jeżeli kibicujecie Rokatowi, a na czerwono, jeżeli Gambitowi. I zróbcie wielką falę dla swoich faworytów, bo zaczyna się właśnie gra tego wieczoru. Rokat kontra Gambit, drużyny, które stoją łeb w łeb w tabeli praktycznie. No, mecz o pierwsze miejsce w tabeli, więc na pewno... Dokładnie, to jest mecz o prowadzenie. Ważny mecz dla obydwu drużyn. Grałem tutaj... O, top 1. Rokat wygląda, jeśli chodzi o piki, bardzo, bardzo solidnie. Gambit wziął tutaj parę pików takich troszkę... No. Zobacz na Dariena i co robi Darien. Darien trolluje tutaj. A gdyby się zdziwił, gdyby tam 5 osób było ze strony Team Rokat, no. Darien, a teraz Eliska Kokon, Xaxus Stun. O, Thresh tutaj ku wjeżdża. Nie no. No tak, zauważyliśmy, tak, za każdym razem powtarzam, oni rozstawiają się top lane, dżungla, mid lane, support i AD carry. Za każdym razem, każdy team tak robi i według mnie Riot musi coś wprowadzić, by coś zmienić, jeśli chodzi o invade, bo ta gra nie jest tak bardzo efektywna, jeśli chodzi o early game. No części... Ten nowy system z trinketami, on wiele zmienił, ale też ma swoje zalety. O, zobacz, Xaxus teraz wie, gdzie Darien ma warda postawionego. Znaczy ten ward i tak tylko zapobiega invade'om, więc ten ward tak naprawdę... Tak, to jest ward właśnie, jest... żeby nie było tego late invade'a, dokładnie. Dokładnie, no i to jest... Po części Riot fajnie to zrobił, bo nie ma takiego randomowego, no, przypuśćmy, wchodzi 5 osób na reda, przeciwnika, zabijają ziomeczka w dżungli, biorą mu reda i już jest ten dżungler skończony, tak? Nie ma takiej randomowych wejść, ale z drugiej strony, no... Ta gra jest dużo bardziej pasywna, jeśli chodzi o ten najwyższy poziom, bo teamy nie wchodzą do dżungli przeciwnika. No i jak to widzimy, po raz kolejny obydwa teamy zaczynają w górnej dżungli,
By bottom lane mógł pushować bota, by bottom lane mógł wziąć ten drugi level. No i na pewno Bander musi tutaj... Zobacz, w ogóle Edward zaczął z plamą. No i to jest chyba duży błąd ze strony Edwarda. Na pewno plama pomoże im spuszować lane'a, ale... No ale na drugi level weźmy co? Weźmy shielda, to nie będzie miał klatki. Po części plan jest dobry ze strony Edwarda, by właśnie spuszować tego lane'a, ale... Oddali ten no, drugi level. Pierwszy punkt nie trafił, ale już tutaj harasuje. I co weźmy Edward, wziął klatkę, czyli nie ma tej Black Shielda w tym momencie. Czyli teraz, przed trzecim levelem, może tutaj Vantor coś spróbować złapać. Szkoda, że nie trafił tego pierwszego hooka. No, gdyby on trafił tego hooka, na pewno byłby kill. Na pewno byłaby duża przewaga, jeśli chodzi o laning phase. Są robione dolne buffy, no i teraz. Gdzie wybiorą się dżunglerzy? Czy będzie tutaj farmienie dżungli? Czy będzie tutaj jakiś gang na midę, czy gang na bota? Na pewno, jeśli chodzi o gang na bota, jest potencjał ze strony Thresha z latarynką, wjazd pająka. No tu już jest ward postawiony, nie jestem pewny, czy Bander go zauważył. No chyba zauważył. Ale z drugiej strony jest ten spuszowany... Oj, jest trafiony w Gędzia odbity! Już spalił swoją barierę przy pierwszym trade'zie! I poleciał też Ignite Bandera, bardzo dużo tam spalił Gambi. Dwa sumery, tak, no... A nie wiem, czy to było potrzebne tak na starcie palić tyle tych summonerów, ale na pewno zblokował dużo damage'u u Gędzia, no i teraz jest 3 minuty bez bariery, więc... No ale bariera ma może to... krótkie, co da, tak to by musiał wracać z nimi, prawda? Tak, no oczywiście tutaj Edward z Gędzią bardzo dobrze zachowali się. Niby popalili te summonery, ale dało im to szansę dostania na linii jeszcze dłużej. No i Xaxus musi to wykorzystać przewagę swojego czempiona, no jest na pewno dużo, dużo silniejsza od Shena. Shena, no ostatnio bardzo rzadko się spotyka Shena gdziekolwiek. No i Alex tutaj jest gankowany. Więc Jankos wie, że Alex ma wizję tylko od Ale sprawy, Alex tutaj trzyma się na dole, no i jest wejście na Alexisia. Z fleszem? To było wejście z fleszem? Nie. Nie, to było doskok do creepów. Tak. Tak, oczywiście, no takiego błędu by nie popełnił tutaj Jankos, ale jak gdzieś bardzo dobra reakcja, odskok do swojego warda, wiedział dokładnie, że tam przeciwnika nie ma, więc mógł tam odskoczyć. No i teraz no, Vander... Haras, ależ tam obija za to. Jeśli Vander podszedł i zrobił fajne E na Edwarda i ten spanikowałby, nie użyłby shielda, to mogliby go spokojnie tutaj zabić celowo. No i bardzo mało życia ma tam Edward i hukiem trafiony. No ładnie tutaj Vander próbował. Gędzia schował się za minionami, nie było szans do tutaj trafienia. No i Overpow, który ma dużo więcej minionów, więc ma przewagę tutaj na dalej dzisiaj. Dużo damage. Zadał przeciwnikowy, ale leci Diamond Prox, który ma. No i czy tutaj... Over znowu nie overextenduje, bo w Latmire mu się to zdarzało nagminnie, że coś tam sobie ugrał na linii, wygrał trade'a, dominował linię i nagle tam stał pod wieżą bez wizji i dżungler go gankował. Właśnie na to musi Over uważać. Co prawda gra gasem, który poza flashem ma body slama oczywiście. Aczkolwiek no, on byleby się tylko nie dał wyłapać. No Diamond Prox nie chce tutaj należeć, ale to wejście Overpoła właśnie przed chwilą. Jeśli Diamond Prox byłby tutaj na jego plecach, no to mógłby mieć duży problem Overpoł, gdy robiąc body slama do przodu, nie ma możliwości ucieczki, ma tylko flasha. No, ale widzimy, że laning phase wygląda dużo, dużo lepiej ze strony Rakatu niż w poprzednich grach. Mają mocniejsze piki, jeśli chodzi o laning phase. Jest Caitlyn, jest również Renekton, jest Gragas. No to właśnie z laning phase'em mieli największe problemy Rakaci. Tak, no i dlatego pikują tutaj dobre laning phase piki. Miejmy nadzieję, że z tego laning phase wejdą w dobry midgame i poprowadzą ten midgame ich strategią i przejdą do late game'u, gdzie swoją synergią wygrają z przeciwnikiem. Janko spowodował dżunglę przeciwnika bardzo ofensywnie zresztą, ale sam też jest na wardach widziany. No i, no i tu może być. No, jest ward, Jankosa, dokładnie. No bardzo. On miał dwa wardy w plecaku. No i tu widzimy przewaga wizji, tak? Xaxus już może chodzić za drugim turetem. To jest właśnie Shen. Shen nie jest w stanie odpuszczać. Oj, to może być ryzykowny, ale... daj Xaxus na szóstkę i czy Darien padnie? Jest! Pierwsza krew dla Rakatu, ale żeby się to udało ładnie zrobić. Wow, a już się bałem, że tam Alex wejdzie i poczyści, szczerze mówiąc, bo już tam Alex schodził, ale jednak.
Jednak Rocket wykorzystał przewagę wizji, jaką dał Jankos i wiedzieli, że mogą sobie pozwolić na tego dive'a i zrobili to. Oni to zrobili, bardzo ładnie. Jak dive? Ja o tym mówiłem, że Shen bardzo, bardzo ciężko gra się na Ragdona, kiedy może chodzić za drugim turetem, kiedy tutaj spuszuje cię pod turet. No, długi, długi czas nifikowało się Shena właśnie ze względu na Renektona, który kontrował go bardzo, bardzo swoim pushem. Jestem ciekaw, czy Gambit wykorzysta Shena w midgame'ie, gdzie no, Shen może pomóc tutaj swoim ultimate'em, ale będzie duże, duże ciśnienie teraz na top lane'ie ze strony teamu Rocket, by spuszować tego tureta. No i pięknie, pięknie. Chyba jest widziana bez many na swoim czerwonym buffie, więc teraz botlane zdaje sobie sprawę z tego, że jest bezpieczny, jeżeli chodzi właśnie na Rocket. No i lane'y trzymają się, zobacz, nawet botlane tutaj wygrywa CS-ami. A pięknie tutaj zawodnicy Rocketu. Ja nie wiem, wydaje mi się ostatnio, że Gendzia w ciągu tych LCS-ów gra tak kosmicznie słabo na tym bocie, że jak ugra na równo z Kumbie Dickery, to jest cud. Nie widziałem, żeby Gendzia zdominował linię od razu. No, Rocket też miał duże problemy z tym laning face'em. Ale zobacz, co Alexis wyewoluował. Rakiety. Ja się też tak zauważyłem, ale chciałem tego mówić, bo nie byłem pewny. A teraz już było widać rakiety, wyewoluował na farmie. Zobacz, rakiety, no. No podobno po na części... farmie tak można zrobić, ale... Po części go rozumiem, po części nie. Próbował tutaj ukraść dużego Brighta Warpowi. Ale Warpow jest tutaj twardy. Nie dał się. Jest jakoś no na bocie, czy to z będzie gang? Właśnie z latarką. No i Wander teraz czeka na jakąś sytuację, gdzie może złapać hukiem, albo po prostu latarka. Flash, flash, dokładnie. Jest koko, Edward nie zdążył chyba użyć spell shielda. Aj. Ale on jest słaby, jeszcze... Słaby trochę. To był flash, okej. Okay. Trafił jedną osobę, ale powinien trafić tutaj Gendzies, podrzucić go i dopiero kliknę żerkę, bo... A to jest ta przewaga, która pozwoli im może wziąć teraz smoka. Bo Edward jest dość mocny. I robią tego smoka, bardzo agresywnie zagrałem w stronę. No Alex w teamfightzie będzie trochę useless, no bo ma teraz... 4v4, mają dużo więcej HP, ale Wander teraz złapany przez Gendzie, no i Edward odpalał teammate na jedną osobę. Bardzo szybko Edward tutaj zginie. Jednak... No i pięknie, ładnie, jak to zgoda dobra. Oj. Celaver ma duże problemy. Alexis, który... Ładnie, jest in the hole i zabił, ale teraz Jankos jest w tarapatach, no jeszcze jedna to hit. Póki co, 3 za 2. No i bardzo ładnie, Team Rocket czy tam poleciało gdzieś ulti Shena? Chyba poleciało, ale zostało przerwane. Tak, bo ma cooldown, więc na pewno musiał przerwać Xaxus ze swojego... No i Xaxus mógł wjechać pod turret, spokojnie mu przerwa tego ultimate'a, no i bardzo ładny teamfight ze strony Teamu Rocket, wykorzystali tutaj swoje... praktycznie wszystkie umiejętności, no na początku złapany Thresh z Cage'em, no i Edward, który na low HP wchodzi w przeciwnika. O, zobaczmy powtóreczkę, właśnie ona się teraz bardzo przyda. No to jest to, że właśnie Wander został złapany. Słaba ulti Edwarda. Tak, Janko zdalnie wyskoczył, zobacz, on minął rakietę Jinx, którą musiał dostać tam Wander. Ulti Shena poleciało na Vi wbiła. No ale mimo wszystko padnie od Aiden Hall, strasznie dużo damage tam zadał Celaver. No i widzisz, to ulti, że zostało przerwane przez Xaxusa, było to tam widać. A w międzyczasie over z flashem wyczyścił Alexisia. No i co, kolejne podejście do smoka chyba. No, raz nam wyszło, czemu nie możemy podejść drugi raz. Mam tutaj przewagę, jeśli chodzi o... O itemy, zobacz, jaka przewaga Caitlyn ma BF Sworda. Jinx nie ma nawet... lifesteala, no. No tym razem bardzo nie chcę zasłonić. Obydwoje mają tak naprawdę red buffy, jeśli chodzi o adekery. No i Jankos tutaj tankuje tego kureta, oczywiście tego dragona. Pręczkami. No i darmo, darmowy smok. Rocket jak na razie kontroluje, bardzo ładnie, dobra gra z ich strony. Dobry early game, dobry, statyczny, fajny early game, który pozwoli przejść im do midgame'u. No i taką grę powinniśmy oglądać Team Rocket przez ostatnie 3 gry, a nie przegrywanie lane'ów tak jak to robili, ale zapomnijmy o tamtych grach. Walczmy teraz, by ograć Gambit, bo Gambit może też wrócić w tym late game'ie. Mają też Shena, który... On nie do końca im wyszedł, ponieważ
Xaxus może go sobie spokojnie puszować, ale za chwilę będzie miał Supercapa, więc nie będzie też tak bardzo w plecy. No Xaxus już ma, wiesz, że no ma. Tak, no. No, tak jak mówiłem, no ciężko Darionowi zapuszować taką ilość creepów, kiedy rzucasz mieczykiem w creepy, a nie masz 10 tysięcy speli, które mają AOE damage. No i Alexis z tym W, które ewoluował, bardzo ciekawe, jak to zadziała. No jak dla mnie w teamfightzie to ono nie zadziała, aczkolwiek to na linii mu pomaga. Może Alex zakładał, że do 11 będzie farmił linię, no nie wiem. Zobacz, Xaxus no i... w ogóle się nie boi tam. Xaxus ma Sunfire, ma dużą, dużą przewagę nad Shenem. No i Diamond Prox musi tutaj wracać do bazy, Jankos czeka. No i czekam tutaj na Shena, będzie tutaj dive właśnie tego... No Jankos wcześniej był widziany na wardzie. Overpoł. Wow, już złożył zonie, zobacz, taka szybko zmienia w stronę Overpoła. No dwa do randomingi zonie, to jest to, czego on potrzebuje w walce z Assassinem, jak jest Kazi, widzimy, że tam będzie starszy na redzie, on już chyba Gambit do odda. Tak, Gambit nie ma wizji, oddaje. No, to jest właśnie ta przewaga puszu Xaxusa, kiedy puszujesz top lane i Shen musi farmić tego top lane'a, to oni spokojnie mogą sobie zejść na red buffa, spokojnie mogą wchodzić w dżunglę przeciwnika. Widzimy teraz, jak fajną wizję mają zawodnicy Teamu Rocket. Zobacz, ile wardów jest postawionych. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jak sześć. Jak to wygląda w tej rzędzie? A zobacz w ogóle, że Jankos nie ma butów, on sobie złożył z Philidstone'a, a obuwie wszelakiego rodzaju olał. No teraz chyba kupi sobie buty, dokładnie. No jeśli laning phase nam poszedł dobrze, no to miejmy nadzieję, że cała gra pójdzie nam dobrze. Co ciekawe, Genji odrobił CS-y w miarę. No i mam taki przestój lekki w grze, jeśli chodzi o farmienie poszczególnych lane'ów. Diamond Prox podchodzi tutaj na bota, ale nie wydaje mi się, by ten gang był mega zabójczy. Jest również Jankos. I Xaxus. Pierwszy turret pada dla zawodników Rocket. No cóż, ten turret był skazany na, tak powiem, zginięcie. No i w końcu się udało. Obiektywy do przodu. Dwa obiektywy dla Rocketu, dwa fragi więcej. Póki co gra wygląda dla nich bardzo korzystnie. Zobacz, jaki item złożył Alexis. Oj, mamy pauzę. Cóż tam się podziało? Ciekawe, czy była autoryzowana. Darien ma jakiś problem, widać? Ze swagiem. problem ze swagiem, dokładnie. Przepraszam, zepsuł mój swag się zdiskonektował. No i teraz zawodnicy zastanawiają się, co tutaj mogą zrobić. Ale zauważyłeś, że Alexis zbudował Lizarda? Nie zwróciłem uwagi, szczerze mówiąc. No to ma Lizarda, czyli ten item do dżungli, no i... I pewnie nastawione jest tutaj na mega, mega farmę do late game'u. No cóż, może ma taki plan. Ogólnie Lizard nie jest złym przedmiotem. Szczególnie jeżeli Alex chciałby sobie czyścić w rejty wilki. Widzieliśmy już składanie przedmietów dla dżunglera na midzie w wykonaniu Overpoła, kiedy to złożył na Ziggsie Spirit of the Spectral Wraitha. No, to było generalnie składanie właśnie też, żeby dżunglę robić cały czas. Tak. Dis ma bardzo fajny komentatorski głos. Ojejku, dziękuję, Kibus. Ja nigdy nie lubiłem swojego głosu, nigdy nie mogłem go słuchać na replayach. Też go nie lubię. Putin zdebesował. Ja w ogóle... O nie! Słyszałem to! Buła łokieć, Leo. Buła łokieć przy najbliższym spotkaniu. Każdy ma swój specyficzny głos. Komentatorzy również muszą mieć taki specyficzny głos. Frogen? Już nie ma Frogen? O! Ruszyła. Teraz Putin zdebesuje, a nie Frogen podobno. Tak mi piszą na czacie.
nie wchodźmy w te tematy. Bo jeszcze dostaniemy jakąś bombową niespodziankę, no dobra. Dokładnie. Widzimy, że tutaj będzie próba przepchnięcia Midax Axus, Shadow Over, zresztą już robił wcześniej, dużo tą wierzę. No i Alex musi się oddać. Nie miał tam nic do powiedzenia. Po raz kolejny Renekton, który zrobił dużą presję na topie, przepchał tego topa, może zejść na mida, mogą tutaj puszczać kolejny turret. Xaxos, który robi tutaj sporą robotę. Może ultimate tutaj overpał nawet, żeby sfarmić tego creepa, no. Trochę dziwne zachowanie, zużyć ultimate'a na wrighty i na ubicie lekko Alexisia, no. Ktoś tutaj, kto ogląda prywatny stream Alexa, napisał, że jak Alex grał właśnie z Xem na midzie, to napisał, powiedział, że zagra jak Overpow i też złożył tego, Spectral Wraitha na Ziggsie właśnie, czyli może tutaj Alex próbuje wprowadzić do mety na Kha'Zixie przedmiot dla junglera, żeby właśnie robić te wraithy, wilki, no bo ten przedmiot daje dość sporo mimo wszystko, mimo tego, że to jest typowy przedmiot dla junglera, to daje też sporo na midzie. No, każdy item ma swój potencjał, każdy item ma swoje plusy i minusy. No i pisał, że chodził właśnie, ktoś napisał znowu, że on chodził wtedy właśnie na wraithy cały czas. Alex, jak zrobił ten przedmiot, się na tym odcinku. Co ciekawe, ma na Kha'Zixie przedmiot mocny w lejcie. Oj, Celaver złapany, dostanie tutaj rakietę ziemia, powietrze już dostał zresztą. I martwy. Jednak ta ilość CC pokonała Celavera, no. On musi bardzo uważać na tę klatkę, bo jak widać, jedna klatka równa się jednej śmierci, ale jest już na miejscu Overpow wraz z Jankosem. Czy oni są w stanie coś zrobić? Nie. Chyba się boją trochę, że zejdzie tam Bajska z X-em, że będzie nieciekawie. No teraz Alex widziany jest na wardzie. Overpow musi tutaj sobie wyskoczyć. Przebudować. O, jest trafiony hukiem Edward, ale to nie jest bajt, Edward w tej chwili nie ma swojej ultimy, nie trafia klatką. Plama również sama w sobie niewiele daje. Gędzia postawił pułapki też w takim miejscu, że no, nie został Wander złapany mimo wszystko. Ale na miejscu już jest Renekton. Na miejscu przed Xaxus oni chcą walczyć do tego smoka, który już wstał. No, jest ryzyko, że Shen steleportuje, tak? Że będzie ta przewaga liczebna w momencie, gdyby Xaxus nie zszedł, więc Xaxus zdecydował się, że przyjdzie do swojej drużyny i bezpiecznie zrobią tego smoka, nawet jeśli miałoby wykosztować utratę innej wieży, ale nie sądzę, że powiedzieć, że tam dużo kwitów. Zaraz się okaże. No i mamy drugi dragon. Drugiego smoka. Tak, no ta wieża ma full HP. Ciekawe, czy zostanie stracona, czy nie. Cztery globalne przewagi dla zawodników Teamu Rokat. No, dawno chyba nie byłoby Team Rokat tak wygrywał early game. Jeśli chodzi o globale, jeśli chodzi o dragony, turety. No i ten turet zostanie stracony. Prawdopodobnie. Że jesteś na miejscu, że już będzie chciał podjąć walkę z Shenem. No Shen nie ma jeszcze chyba się. Nie no, ma trochę. Się pominął po prostu, ale jest tutaj duża beczka ze strony Wapłanu i Darren musi flashować, ale Xaxus tutaj już na niego czeka. Ale Xaxus nie chce podjąć ryzyka, bo tam będzie Kha'Zix. No i wieżyczka na bocie poległa na korzyść do katu, czyli 3-1 w wieżach dla naszych. Bardzo ładnie. Czyli Global Gold. Dużo do przodu. No, 3000 do przodu mamy Global Golda w tej chwili. No i może się to zmienić na plus lub na minus. Jak wyglądają poszczególne buildy? No, generalnie mamy standard po obydwu stronach, jeśli chodzi o top lane. Jeśli chodzi o dżunglę, również jest standard. Przypominam, że nie budujemy już raczej butów tak zwanych piątków, czy butów mobilitków. Raczej tego w dżungli już się nie robi, ponieważ no dużo więcej dają na przykład na Liskę Magic Pen buty. To znaczy zależy jeszcze na jakiego dżunglera, no, na niektórych te mobilitki można. Ja bym na przykład na taką Vice budował sobie. Chociaż nie no, zależy czy idziesz pod Lizarda, bo jak idziesz pod Lizarda, no to wiadomo, że wtedy Mercury Trice, ale jakbyś poszedł pod Golema, to mobilitki byłyby spoko na inicjację walki. No tak, oczywiście, jeżeli budujemy Golema, no to wiadomo, że Merkurek się nie buduje, tak? Bo CC Reduction się nie stakuje. Kinesity tak zwane. Dokładnie.
Czy będzie mój stream po LCS-ach? Całkiem możliwe, że zrobimy nocnego streama. No i ty Lover frizuje chyba linię, stara się tam frizować, tak mi się wydaje. Musi tutaj nadrobić trochę CS-ów, bo traci te 20 CS-ów do Jinx. No a to na początku będzie na problem, że ładnie zrobił. Oj, Janko tutaj wyłapany, będzie duży burst na nim, czy uda mu się uciec, będzie flash? Będzie flash, a już myślałem, że był martwy. Ja już myślałem, że przesnął się w ścianę, bo... No, nie podszedł chyba tak blisko ściany, jak powinno się podejść. Trochę na ryzyko przefreshował, ale... No, ale przefreshował, udało mu się, więc... Ale Aleks się leczy z tych rakietek epicko. No, rakietki, odpalony potion. No i widzimy, że tutaj generalnie ten mid-game polega na farmieniu się. Obydwa teamy nie ryzykują tutaj żadnych podejść w piątkę na jakiegoś lane'a. Wszystkie globale typu smog, buffy należą do nas. No oczywiście Gambit swoje buffy zabiera, ale duża przewaga ze strony Rocka to jeśli chodzi o dragony. Jankos tutaj, no, próbuje zdobyć wizję na baronie. Jest zniszczony ward. Zawsze to jakiś plus. Teoretycznie Rokat byłby w stanie zrobić tego na Shora, jeżeli by kogoś wyłapali z tych Gambitów, albo jeżeli Gambit nagle w trójkę pokazałby się, powiedzmy, na botlane. No i zobaczmy, mamy tutaj inicjację ze strony Overpoła na Diamondzie. Jest ulti Shena. Diamond odskakuje, czy będzie wchodził z powrotem tej walki? Chyba nie. Rokat spycha Gambit mocno defensywy, no Darien bardzo ma życia i to Darien jednak padł, wow, nice Rokat. No cóż, Darien uratował Diamonda, ale przypłacił to życiem. No i teraz Rokat może spuszować przynajmniej trochę tego turreta. No i Rokat coraz lepiej wchodzi w tą gierkę, wchodzi w ten mid game. No, Alex nie może... Oj, ładna tu rakieta na Jankosa. No, ale Alex z tym ewoluowanym było, no... Jedyne, co może robić, to farmić. Niekoniecznie może się bić z przeciwnikiem. No i cały Gambit na razie musi się dofarmić, by w late game próbować zniszczyć tutaj Team Rocket. Ale nie wygląda to za kolorowo. Czemu Alex ulepszył Wuno? Pewnie dlatego, żeby wyfarmić się na nim dość dobrze. No widać, że Alex jest nastawiony pod farmę i że stara się. Aczkolwiek Over wcale w owej farmie tak bardzo nie odstaje. No i Darien już z takimi itemami. No widzimy, że Darien robi statek Shiva. Czyli item, który da mu możliwość spaszowania szybko lane'a. Będzie mógł sobie split pushować ze swoim ultimate'em. No i Xox tutaj wymiana damage'u. No Warpo wchodzi. Wow! Edward zmuszony do spalenia flesza, inaczej by zginął. No ale spoko, wymusił flesza i powrót Edwarda. Jak dla mnie ward za beczkę. Beczkę będzie miał zaraz, a zanim Edward będzie miał flesza, no, to jeszcze chwila mniej. Teraz przynajmniej Rokat nikt nie engage'ł w stylu flash klatka, flash ulti. Jankos tutaj złapał Diamonda i zrobił mu dość sporo wrażeń. Ej, Shen składa chyba statek Shiva. Tak, mówiłem, statek Shiva, mówiłem to przed chwilą. Właśnie buduje statek Shiva pod lane'a. Mieć ten dodatkowy push z tych piorunków. No i to jest bardzo dobry wybór, co widziałem. Parę Shenów właśnie składających albo Triforce'a, albo statek Shiva, by mieć jakąkolwiek możliwość pushu z swoim Spire'em. Udało się. No i mamy Overa, który... No, zbudował Deathfire Grasp, a nie zbudował Rabadona, nie zbudował Kielicha, tylko Deathfire Grasp Zonia. Czyli taki dosyć nietypowy build na Gragasa.
Halover lubi takie swoje buildy wymyślać. I z reguły działają. Ale jak wiemy, no kierek budujemy, kiedy przeciwny team jest jakiś atakerem idzie. A kiedy gramy na Kha'Zix'a, no to dużo lepiej nam zrushować za nie. Jeśli chodzi o DFG na Gragasa, no to na pewno tutaj chcę złanshotować w tym fajcie Kha'Zix'a, który wskoczy. No tak, to może być nawet dobra opcja. Idziemy teraz z Shen'a, który split-pushuje botlane bodajże. Tak jest split-pushowany botlane. No i top lane brany przez Team Rocket. Ciężko tutaj Gambitom będzie obronić go. No i... ale jednak jest tutaj obrona. Musi to Rocket uważać. Tutaj Rocket... O, Rocket, Alex. I proszę bardzo, mamy wbite na Diamonda. Czy gdzieś ona go uratuje, czy może jednak nie? Nie uratowało. Over mu wszystko tam wyjaśnił. Jeszcze Edward bez Flesha. Na pewno Martin zgadza się. Krak dla Jankosa. Więc cóż, co Shenowi dostało? No może dalej pushować i tyle. Zobaczmy, oki domyć na Alexisia. No i teraz decyzja Rocket, zabrać Barona. Więc nie turret, nie push, tylko właśnie Baron. To może być dobra decyzja. No cóż, dwa turety za dwa fragi plus nasz od na korzyść do katu raczej tutaj chodzi. Leby ten trzeci szybko wróci do broń. Teraz powinni mocno odpuszczać wodę. No zaraz tam Darien robi. No wiadomo, ale jest wzięty Baron ze strony Team Rocket. I teraz te 3 minuty, które właśnie zapewnili Baron, muszą spuszować bota. 2-3 turety. Powinni puszować bota jak dla mnie w tym momencie, bo tam mają oni najbardziej puśnięte. Więc powinni no, znaczy, to generalnie push bota to jest dwie kwestie. Oni mają tam puśnięte jak najwięcej. Druga sprawa to jest kolejny nashor. Kiedy najlepiej puszować lane'a, który jest najbardziej oddalony od nashora. Dlaczego? Gdy spuszujemy ich meter na bocie, same miniony puszują i robią nam presję na bocie, wtedy możemy spokojnie robić nashora i spokojnie możemy właśnie trzymać presję na nashorze, więc najlepiej puszować bottom lane, jeśli chodzi o late game. No i cóż, jaką teraz decyzję podejmie Rocket? Widzimy Jankosa, który jest na górnej alei. Żeby to miał być split push 1-3-1? Tak, no. Wygląda to na split push 1-3-1. Oj, Xaxus tutaj może być złapany. Tak, Xaxus, błędna decyzja z twojej strony, bo na miejscu jest już Alex. Musisz walczyć, bo i tak już winiesz, zatrzymaj tu jak najbliżej. No. Ależ, no, niepotrzebny klęsk ze strony Xaxusa. Być może uważam, że przeżyje jeszcze tutaj troszkę i Thresh Lantern go uratuje, ale zmarnowany Flash, troszkę za późno. No i błąd ze strony Xaxusa. Niepotrzebnie zrobił ten Dice'a. On tak naprawdę nie widział, on nie widział tutaj Kha'Zix'a, więc no... No nie, ale zapewnie się poczuł jak dla mnie, mimo wszystko. Nie wiedział, gdzie jest Kha'Zix, to nie powinien. No i zobacz, Alex ma już Muramany, Black Cleavera, Last Whispera. No, on ma 4 przedmioty na tym Kha'Zix'ie. Mega sfarmiony. No, tak działa farm Kha'Zix. Jednak Overpool też ma te 3 przedmioty. Więc nie jest najgorzej. No, ale zobacz, Over ma 3 przedmioty, a Kha'Zix ma 4. To Over no, musi mieć dużo golda w takim razie przy sobie. Tanie. No, Lizard jest tani, Last Whisper, jak mówisz ten Manamon, no to nie są drogie itemy. Ale Golden na pewno ma przy sobie dużo over, no bo Global Golden wygrywa Team Rocket. No i muszę tutaj oleć duży damage ze strony Overpoła. Próba złapania Edwarda, ale... Nie, tutaj tu chodziło o to, żeby ich wypchnąć. Tu chodziło po prostu o to, żeby ich wypchnąć. Jeszcze tam dużo ulti Darien, także pięknie. No lepiej być nie mogło. Rocket wziął wieżę za darmo. Shen już nie posłuszuje, bo nie ma ulti. I dokładnie tak jak powinni. No i to było właśnie fajne wejście ze strony Overpoła. Wyczyścić tej sytuacji, oni nie mogli nawet bronić tego tureta. Ej, kolejny turet, mówię, no oni na tym nashorze muszą zrobić naprawdę dużo, bo oddali dwa turety na bocie za tego nashora.
więc muszą tutaj powalczyć o turret, nawet inhibitorowy. No troszkę szkoda, że top lane, jak również bot lane ze strony Team Rocket pushuje się w ich stronę, ale zbierają się tutaj koło Dragona. O, Dragon, ładnie przerwał, ładnie Bander przerwał Q, Diamondowi Ronus na kolejne. No i uciekają do góry. Zostanie złapany przez Overall, jest bezlitosny, a Diamond martwy. Ładny. Free Drake dla Rockatu. Powoli do przodu wszystko idzie i ta gra wygląda na nich naprawdę dobrze. Musieliby się bardzo postarać, żeby ją jeszcze skopać. Dokładnie. No Darren, jedyne co może robić, to naprawdę pushować i liczyć na to, że jego team utrzyma się 4-5. Jest to no, prawie niemożliwe z tak nafidowanymi osobami, z możliwością fajnej inicjacji ze strony Europa, jak również wjazd do Liski. No i jest pushowany, turret nam idzie, jest wejście Bandera, ale Shield uratował tutaj Xisia. No i gdzie jest Shen? Shen tutaj... przybył na mida, stopa. Myślałem, że on cały czas będzie sprzewał, ale musiał tutaj utnąć. Nie, ten nie lutował, tak? Liso, widziałeś to? Czy Shen tutaj lutował, czy nie? Nie zwróciłem uwagi, a te ikonki są kurczą mnie tak niewyraźne. Właśnie mnie też są niewyraźne. Ale on musi chyba to ulti kończy ładować teraz, chyba tak. Tak. Nie użył tego ultimate, to po prostu wrócił na nogę, ale jest wejście do Nevragasa, jest Sonia, użyta ze strony Overpoła. No ładny flash z Budusanu, udało mu się uciec, Wander też uciekł, czy Jankos również ucieknie. Jest na miejscu Xaxus, teraz mamy dopiero ulti od Shena, Alex już ginie i to ucież na nic nie dało. Roka dobraca całą sytuację na swoją korzyść. Brawo Rokat. A tak w międzyczasie jeszcze w ramach dygresji powiem wam szybko, że tutaj P Książek na czacie postuje co jakiś czas linka do artykułu o nowej organizacji, do której dołączył X-Men oraz o nowym ich midlanerze, który został już oficjalnie ogłoszony. Myślę, że wiecie kto to. A jak nie wiecie, to się zapoznajcie z artykułem. Jak nie wiecie, dokładnie, to się zapoznajcie z artykułem. W każdym razie mają już swój nowy dom, mają organizację i nowego midlanera i życzymy Mymowi, ex-Mymowi, a obecnie, no, obecnie zobaczcie sami, życzymy im w każdym razie wielu sukcesów i miejmy nadzieję, że też dostaną się do LCS-ów. Jakbyśmy mieli dwie polskie drużyny w LCS-ach, to byłoby apogeum szczęścia. Jakbyśmy jeszcze mieli okazję oglądać je walczące ze sobą, to już w ogóle. Derby wtedy, tak. Ex-Mym na Rockat. Dokładnie. Ależ piękne byłyby te mecze, no. Ale na razie Rockat musi tutaj ograć Gambit. Mają dużą przewagę jeśli chodzi o Golda, mają dużą przewagę jeśli chodzi o puszowanie turetów. No jest to jeden turet, ale ma dużo większą wizję jeśli chodzi o Barona. No i ten Baron będzie, kolejny Baron będzie kluczowy dla tej gry. O Warpo, który no według mnie ma dużo lepszej temy od Kha'Zixa i dużo więcej może zrobić od Kha'Zixa. Zawsze jego Zonia może go uratować przed właśnie wjazdem Kha'Zixa. Jak również Deathfire gra, rzucamy na Kha'Zixa dwa spele i Kha'Zix znika. No cóż. Wydaje mi się, że Alex jest wyfarmiony, ale dalej nie jest zbyt użyteczny mimo wszystko. Strasznie szybko schodzi. Teraz chyba bym zrobił Guardian Angela dopiero, no i co? Ostatni item, czy na full buildzie Alex uda się coś zrobić? W sumie moment, w którym Kha'Zix dochodzi do full buildu, no... Z jednej strony silniejszy już nie będzie, z drugiej strony no powinien być silny, ale co? Jest tak jakby reszta drużyny, która nie jest tak sfarmana, on musi też tego Lizarda, on musi tego Lizarda sprzedać, bo ten Lizard jest słabym temem do late game'u. Wiadomo, no ale najpierw zrobić GA pewnie, aby to Tak. No i Darien, który tak naprawdę biega 3/4 czasu solo, no... Samotny wojownik. I teraz Rockat, który wchodzi tutaj w dżunglę przeciwnika, czyści tą wizję, zbiera się na top turret, no i bardzo dobra decyzja, bardzo fajna rotacja ze strony Team Rockat na topa.
wezmą sobie free turret. Czemu nie? Free gold dla nas. I kolejny turret również zostaje poszowany. Aleksis bierze blue buffa w tej chwili, no to jest duży, duży błąd ze strony Aleksisa. On nie zdążył tutaj dobiec na czas. Team Rocket będzie mógł spróbować zdążyć wziąć cały turret, no. No jak wezmą turret, to infinito darmo. No Edward stara się, stara się, ale to nie jest pomysł dnia Edwardzie, ponieważ właśnie w tym momencie giniesz, daj mu sam szybki teamfightu. No Aleksowi udało się zabić Thresha, więc się resetował. Taunt ze strony Dariena, ale duży liczb na niego. Aleks wjeżdża, resetuje się i Celaver ma duże, duże problemy. Czy będzie tutaj teamfight wygrany ze strony Team Rocket? Celaver dobija. Janko zwalczy z Aleksisiem, Aleksis dał tej rady, no i... I mamy Ace'a! Jednak Aleks się wyparł, jednak to by mu pomogło mimo wszystko. Ładnie tutaj ograł, według mnie ten teamfight wygrał. No i comeback! Mamy comeback Gambitu w tej chwili, robią Nashora i mają comeback. Tak, mają comeback, mają tutaj Nashora. Bardzo ładny taunt ze strony Dariana, który złapał tutaj osoby. Potem mógł zresetować się Aleksis, no i... Aleks nie trafił rakietami w Nashora, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, no, to jest... Mamy powtóreczkę, mamy powtóreczkę całej akcji. Jest ładna klatka nad sprawdą Bandera, ale... Edward dużo. I gdyby Edward zginął sekundę szybciej, nie byłoby Dariana, nie byłoby całego teamfightu, Aleksis zresetował się na Thresh'u. Bardzo ładny taunt. Właśnie w tej chwili Aleksis wjeżdża, Celaver stracił barierę, Aleksis wjeżdża na środek teamfightu, wyczyszcza nam przeciwników. No i Gunter tutaj walczy z Celaverem, który zabija... Nie wiem, wydaje mi się, że Over nie włączył Zoni, to był pierwszy duży błąd. Drugi duży błąd był taki, że Gendzia miał cały czas free shoota w tym fajcie. A trzeci, że dali resety Kha'Zixowi, który ma full build. No, słaby teamfight stojąc Team Rocket. Troszkę tu gliny po ten turret. Właśnie, no i duży błąd było to, by nie sfokusować Morgany, który jeśli Shen puszczał na pewną osobę, powinien lecieć ultra focus na tą osobę, by Shen nie mógł się teleportować do teamfightu. Teamfight był 4 FPS. Gdyby oni zabili Edwarda, gdyby to się stało, nie byłoby Dariana na topie, nie byłoby całego teamfightu, mogliby się spokojnie sprzeszać turret. No brakło pół sekundy może, nie. Dokładnie, no 200 damage'u zabrakło. Jednego spara. Widzimy jak małe szczegóły, a wniosą bardzo, bardzo dużo do gry. No cóż, ciekawe czy Rocket teraz będzie dalej w stanie wygrywać tą grę. Póki co pewnie będą czekali, aż Gambitowi zejdzie Nashor. No i co, teraz ta gra jest kwestią jednego teamfightu? Czyżby? No. Bardzo, bardzo tutaj... Ciekawy jestem kolejnego teamfightu, jak go rozegrałem. Jeśli dobrze rozegrałem teamfight w momencie Team Rocket, to według mnie nie powinien mieć problemu z wygraniem tej gry. Jednakże Gendzia ma już 4-0-4, ale itemy ma te same, więc... Nawet gorsze powiedziałbym itemy, no. Błąd 404 podany AD Carry nie istnieje, tak? Gendzia... Istnieje i będzie istniał. No, no ten widać człowiek było w tym teamfightie zaistniał. Miał pełny HP na nim, strzelał ile mógł. No ale jakiś dobry huk od Bandera też tutaj mógł zaowocować. Wygrany fightem jeszcze. No. I wejście tutaj z klatką. Bardzo fajne. No i... Gambit teraz ma przewagę pod względem takim, że mogą puścić. No, jest kurwa Aleksisia. Ale że on urwał kombo, no nie wiem, jakby tam też wleciał, to Aleks na pewno by stracił tego Guardiana. No, ale straciłby Guardiana i nie wiem, czy coś więcej. Nie wiem, czy tutaj Thresh Insta nie padł i Aleks by się zresetował. No, ale co, woli być Dariena teraz? Trochę głupia była ta bita w Dariena. Dead Rocket trafiony, ale nie zabił. I Gambit teraz może puszczać ten turret, no i złapany Xaxus na klatkę. Aleksis z boku tutaj podchodzi, ale nie może tak Gambit wchodzić sobie pod turret. No mamy Overpass, który jest lekko nafidowany, nawet powiedziałbym, że grubo nafidowany. No. Zamiast Rocket musimy się ogarnąć. Halo, nasz midgame jest najlepszy. Pokażmy to ruskim, że my tutaj... Co no? Late game, sobie 40 minuta, a więc nasz late game jest jeszcze lepszy, no tutaj wszyscy uważają, że nasz late game jest nie do pokonania, no i udowodnijmy to.
zawodnikom za wschodniej granicy. No cóż, może zawodnicy Gambit usłyszeli w konsulacie, że jak nie ugrają na tych LCS-ach, to nie dostaną kolejnego przedłużenia wiz. I może się czują bardziej zmotywowani. Aj, prawie tutaj Wander, nawet gdyby Wander złapał nawet do Morgany, to niekoniecznie dobre byłoby wejście. A nie muszą tutaj złapać Gendzie, nie muszą wejść. Oj, Darien, nie wiem czy nie zbyt daleko, ależ mu tam pomógł Over. Niestety, Over zepsuł tutaj. Zepsuł tutaj całkowicie ten teamfight. Gdyby oni złapali tutaj tego Shana, zabili go, mieliby opcję do odpuszczania topa, bota. Nawet możliwość puśnięcia jakiegoś tureta, bo teraz jeśli zginiemy, no to długo, długo ileś czasu musimy spędzić w grobie. Tak to spokojnie, Shen cofnie do bazy, ma ulti, więc może w każdej chwili wrócić, więc cały czas jest opcja na puszowanie. No i Gendzia ma możliwość tutaj puszowania, ale 2 na 1, ponieważ maszyna i wejście pojawi się na Wandera. Na Wandera, czy Wander to już jeszcze poleciał ulti od Wajna i Wander jest już martwy. Bandera. No cóż, jeszcze tutaj jest dive w systemie Gambitu, co to będzie dalej? Czy uda się tutaj Rokatowi coś uszczypnąć z tej walki jeszcze? No nie, nic, Wander padł. Kolejny błąd z jego strony chyba. Duży fokus na Wandera, zobaczcie do ultimate'u, V-ultimate. Kazit skoczył, taunt. Praktycznie wszystko poleciało na tego zawodnika, no i musiał się tutaj przewrócić. Ale Gambit tego nie wykorzystuje, Gambit nie poszedł tutaj żadnych turetów i inhibitorów, więc nie jest jeszcze najgorzej. Dla Team Rocka, no i Edward ma tej problemy. Jankos za głęboko tutaj wchodzi. Oj, nie trafiamy do niej. No, musiał pierw zbić Banshee i potem Kokon trafić. To znaczy on zbił Banshee z tego, z Q. Zwo chyba. A tak, może prosto Spiderka. Ale Kokon i tak leciał zupełnie nie w tę stronę. No i potrzebujemy się ogarnąć, potrzebujemy tutaj takiego lepa na odmułę. Lepa na odmułę, dokładnie. Żeby coś tutaj... To Aiden nam powinien coachować. Veggie nie ma takiej ręki jak Aiden, żeby tutaj... Znaczy, nie powiem, no Veggie też ma rękę ciężką, ale... No ma, Aiden to jest Aiden, no. No cóż, nie no, miejmy nadzieję, że naszym chłopakom jeszcze się uda. Zresztą obserwujmy i kibicujmy im, bo myślę, że warto. Dajmy im szansę na wygranie tej gry. Bo jeśli nie my ich będziemy wspierać, kto? No, pewka, musimy kibicować naszym. Niemcy w kolonii? Gdzieżby? Oczywiście my jesteśmy tutaj obiektywnymi komentatorami. Aczkolwiek trzymamy za naszym, żeby nie aczkolwiek Rokat wygraj to, proszę. Liczę na was. Dokładnie. Pieniędzy na was nie stawiałem, ale liczę ale na was. Ale jakbym postawił to na was, nie? Dokładnie. Baron wstał, no i teraz... No cóż, teraz Over musi zgarnąć Bluna, bo Baron musi mieć, nie ma opcji. No, Baron będzie kluczowy dla tego, dla tej giereczki. Gendzia sobie wzorował smoka jeszcze za darmo. Zawsze free gold. Zobacz jaka farma ze strony Elektrycja, 444 creepy. No i Over tutaj wskoczył. Dosyć duży damage na Edwarda. No i zbierają się, no i teraz typowe dla Shena, 4-1, 4 osoby przy Baronie, Shen pushuje bota. Co w takiej sytuacji zrobi Team Rocket? Oni muszą wejść przeciwnika, oni muszą... jest piękny z tej strony Overpo, ale znowu piękny? Nieudana beczka. No właśnie, myślałem, że to będzie piękne, bo wyglądało dobrze. Wyglądało, że puścił tak spada, jak powinien lecieć, czyli za przeciwnika, jednak Edward został wypchnięty w drugą stronę, no. Czyżby tutaj jakiś błąd gry, czy nie, ale jak damy go leciała, nie tylko, że nie. Zepsuł tą beczkę po raz kolejny, ale być może nie miał zasięgu do tego. No ale... No, jak na razie to jest kwestia tego jednego przegranego teamfightu na topie, który Rokat... powiem, że pechowo przegrał, no bo faktycznie jakby ta Morgana padła, to Shen nie zdążyłby się teleportować, tak jak mówiłeś. I no tak. Ten drobny element jak na razie przegrywa im grę. No i przegrywa. Pozwolił Gambitowi na wyrównanie. Tak, no pozwolił na wzięcie Barona i wyrównanie. Jak teraz poradzą sobie zawodnicy Rokatu z tym pushem 4-1? No jak Shen pójdzie na bota, to czy tam Xaxus pójdzie i będzie trzymał tego Shena? Czy wbiją się piątkę na czwórkę zawodników tutaj Gambit?
No, jak zawodnicy sobie poradzą w takiej sytuacji? Jeśli ja bym był na sytuacji Rokat, wybrałbym drogę po prostu wejścia przeciwnika, wymuszenia ultimate Shena inaczej koni wycofania się. Tak, wymusza ultimate, jest wejście overpo, ależ słaby tutaj flash, no... On czeka na Boruslama i będzie drabeczka, jest drabeczka, pięknie! Shut down na Jinx, ładnie, tym razem over naprawdę to ładnie rozegrał i jest szansa na czyszczenie już bez Guardian Angela, Alex iść. Celaver w tej chwili pełny HP, ma tej shoota, strzelaj do niego Celaver, wystrzelaj ich wszystkich, dalej do przodu Polacy! Aj, nietrafiony huk, ale Celaver leci dalej, czy jeszcze kogoś dogoni? Czy uda mu się tam złapać Dariena? Nie uda mu się najprawdopodobniej, chociaż Darien się zatrzymał, ale nie, mimo wszystko. Zobacz, co robi Aleksiś, jednak... zobacz, nie. Co robi Aleksiś. Aleksiś poszedł na mida. On poszedł pchać, o, zobacz, on nie wrócił się do bazy, on nie... Zrobił bardzo, bardzo fajnie. Wykorzystał moment, kiedy Rokat chase'ował przeciwnika, ale gdzieś zrobił on, sobie free on turę. Uniemożliwia zrobienie naszora w tej chwili, bo inaczej tak. To byłby naszor dla Rokata. No, nie do końca, bo dwóch zawodników Rokatu nie żyje, a jeden zawodnik Gambitu nie żyje, więc nie do końca taki Baron, ale... No, w sumie racja, Bay była żywa, Bay była żywa, to było ryzykowne, no. Teamfight bardzo fajnie rozpoczęty przez zawodnika Overbow. Przez Overbowa, zobacz, no, tutaj zrobił Banshee dzięki swojemu Flashowi, zagrał Deathfire raz, po małą beczkę, czekał na kolejnego Bodyslama, zrobił Bodyslama, tym razem Pięknie. Dobrze wymierzył dużą beczkę, Ace in the Hole dobił Jinx w locie. W międzyczasie Alex iść dostał mocnego, naprawdę mocnego Bernsta. Zobaczmy, co się z nim będzie działo. No tak, tam chodzi o pokusenie kosa, Alex został Bernsta, stracił Guardian Angela. Traver ma free shooty, cały czas Traver tak. Ma free shooty. Dokładnie, cały czas zero fokus. Ale zobacz, on tutaj czekał. Tutaj powinien strzelać, a on czekał na Aleksisia. Aleksiś mu uciekł. On powinien tak naprawdę strzelać w to, co było do strzelania, ale bał się, że Alex go zdejmie, jeżeli to na niego nie poleci fokus. No i Edward zdołał uciec mimo wszystko, a Alex tutaj bardzo puszował. No i jednak mamy podejście. No i bardzo szybki balon i będzie to zrobiony balon bardzo szybko. No i... O, ależ błąd w stronę Timo Rokat. No czemu dali za darmo? Za darmo tego naszora. Nie rozumiem zawodników Team Rocket. No i teraz będą musieli siege'ować pod swoimi turretami. Będą musieli bronić 3 minuty, kiedy to Gambit będzie mogło spokojnie ich free pushować 4-1 z Shenem, więc... Jak teraz Team Rocket może wrócić do tej gry? No na pewno przetrwać te 3 minuty, które mają teraz, no, 3 minuty hard times, gdzie zawodnicy Gambit mają zwiększone regeny, zwiększone tutaj HP, AD, no i mogą spokojnie pushować ich. Oczywiście przewagą, no oczywiście plusem do Team Rocket jest to, że turety ich hiterowe regenerują się, więc jeśli Gambit nie spuszuje tego tureta do samego końca, to te turety dalej będą stać, dokładnie, więc no muszą tutaj ładnie to rozporządzić, muszą tutaj odpowiednio ustawić. Złapałem tutaj Edward, no ale dobrze, że wada. W międzyczasie Alex iż pada zdjęty przez Overa, nawet nie było widać do końca, jak on to zrobił, ale zrobił to! Edward złapany, jeszcze nie ma swojego Black Shielda, próbuje ratować się ultimą, ale to jest strata, on nic tam nie zrobi! Drugi frag dla Overa, bardzo ładnie, jeszcze jest tutaj Diamond goniony przez Jankosa. Czy uda im się skończyć tą grę, czy uda się zabić Diamonda? Jest zesturowany, jest zdążył, będzie przez ścianę! Czy będzie tam flash? Nie, nie ma flasha od Jankosa, ale co? Co tam się dzieje, co tam się dzieje? Tam leci już Caitlyn chce go złapać, a jednak nie, jest decyzja o tym, kończyć to! Traver biegnie, kończy. Zobaczmy, no Jankos tutaj powinien jak najdłużej trzymać Genji tak, żeby właśnie skończyć tą grę. Jest to wrzucony. Oj, Diamond jest, ale na miejscu jest już Celaver. Rakieta nie trafiona, Genja! Kto cię tego nauczył? Żeby był Toxilion! Żeby był Toxilion, ale Jankos, pięknie zagranie. Jest tutaj wzięty Inhibitor. 26 sekund. Jeszcze mają czas za wynicy Rokat. Czyli no, czy uda im się skończyć tą grę? Caitlyn już jest na miejscu, Celaverowi udało się dojść, on ma Guardian Angela, no mało 14 sekund, nie odpuszczają, nie odpuszczają. Ale czemu oni nie pobiegli od razu? Gdyby pobiegli bo liczyli, że jak kogoś zabiją, to będzie 100% skończenie gry, wiesz? Pewnie dlatego. No, nie chcieli dać Jankosowi z drugiej strony. Podjęli mniejsze ryzyko, no i nie wygrali tej giereczki, ale dużo im to dało. Jestem ciekaw, jak tutaj Overpool zabił tego Kha'Zixa, no nie było to pokazane na kamerce, tutaj przysnął kamerzysta. Ale tym razem Over zagrał naprawdę ładnie, to od niego zaczęła się cała ta piękna akcja. Piękne zagranie strona Overpoła, no on tutaj pokazuje, że
potrafi solo wykarować giereczkę. Ale ogólnie wszyscy zawodnicy Rokat ładnie ten teamfight pociągnęli. O jest, jest tutaj pokazany Agalem. Ależ on spłynął. I w ogóle Edward dał na siebie Black Shielda, what the hell? W sumie ten Black Shield niewiele by zmienił, bo ten nuke był wystarczająco duży, żeby się przebić i tak zabić Alexa, no ale jednak, czemu na siebie, Edziu? Bo leciał hook ze strony Thresha na Morgana, bo widziałem to makier wcześniej, dlatego on rzucił na siebie, a Over po prostu przeleciał bodyslamy i Alex chyba nie spodziewał się czegoś takiego, że stanie aż takiego bursta. I po to Deathfire teraz na Gragasie. Dokładnie, żeby zbercić tutaj Alexisia. No jak teraz ktoś na czacie tutaj apeluje, by nie wątpić w swoją drużynę, nawet jeżeli jest się gimnazjalistą w rurkach o skrajnie lewicowych poglądach. No cóż. Kibicujmy naszym, tyle powiem. Dokładnie. Ale ładnie wyjaśniłeś, Leo, powiem ci, z tym Black Shieldem, bo ja nie widziałem tego hooka. Czego moje oko nie dostrzegło, twoje wyłapało. Dokładnie. Synergia. Synergia casterów. Dokładnie. No i teraz taka patowa troszkę sytuacja z obydwóch stron. Z jednej strony Rokat ma inhibitor, z drugiej strony nie wiadomo, czy mogą jeszcze walczyć 5 w S5, bo tak naprawdę to był teamfight 4 w S5. Buildy są praktycznie już pokończone. Zobacz, ten laber zrobił tego botka, o którym mówiłeś, że na last item bot. Tak, no... Jakby Kaziu na nim siadł, to zawsze go zwolni, zawsze coś uleczy. Tak, czasami robisz tego botka, ale z reguły robisz tego botka do... jak się nie robi defensywnego itemu, ale on zrobił GA i botka, no... Ja się za czasów, kiedy grałem z Celaverem, to właśnie on robił botka na Caitlyn, więc to też wiedziałem mniej więcej, że na last item lubią tego botka sobie zrobić. No ale to zależy wszystko od tego, czy Alexis dostanie dobre resety, czy dobre tamty siądą, ale teraz zawodnicy Rokat mają te GA, więc to ich po części ratuje przeciwko właśnie takiemu nikowi, przeciwko Kha'Zixowi i V. Zobacz, jaką ilość farm już mają zawodnicy po 500. No. Ma... Kha'Zix ma dwa defensywne itemy, Banshee i GA. I to nie wystarcza. Dokładnie, no. Chociaż w poprzedniej walce no nie miał tego GA. Teraz już mu się pewnie zrespił, tak, teraz już mu się zrespił GA, no to... No cóż, może być to teamfight dostateczny. No i teraz ganianie się po mapie, próbowanie złapania pojedynczej osoby, no raczej żaden z teamów nie popełni takiego błędu, nie da się złapać. O, no ciekawe, czy Shen znowu poleci na split pusha, czy nie? Nasz obstaje. No, zobacz, co kupił Edward. Edward kupił tego shielda z relika. No nie wiem, czy on coś tutaj da. Ten shield coś da, no. Na pewno trochę shielda, ale to jest bardzo mało w tej fazie gry. No i Team Rocket musi tutaj uzyskać odpowiednią tutaj pozycję. No i widzimy, że Darien może już z Xaxxisem 1 na 1 walczyć. A no w tej fazie gry Shen jest mocny. Muszą na pewno pozbijać te Banshees Veile, zawodnicy Team Rocket. To jest kluczowe dla nich, by te Banshees'y pozbijać. No czym mogą to zbić? Gragas Q, Q Celaver. No i Celaver tutaj dostał damage. Bo muszę dbać o odpusz lane'ów. Jest Baron. Czy zawodnicy Gambit Gaming zdecydują się, lecą na szybkiego Nashora?
No ten nasz Rally nie robi teraz damage'u, to jest tak naprawdę wyścig o to, kto pierwszy go ale zrobi. Ale dobiegają, nasz Rally, no i wejście tutaj na Xaxusa, Oj, Diamond złapany, pięknie tam złapany w trapa od Kate, nie jest fokus na Diamond Proxa. Ulti otrzyma właśnie na niego zobacz, leci. Alex tam czaił się przy bubapie, no i jest Bansz i zbity. No, Diamond Prox, jakim cudem on to przeżył, został złapany, duży damage. No i teraz Rokat mógłby być midem tak naprawdę, jeżeli Gambit chciałby podjąć na Shora, więc Gambit go nie podejmie. No. Panowie, tą grę trzeba skończyć kiedyś. No jeżeli Gregas nie dostanie blue, to będzie ciekawie. No walka o blue. Nie dostał, Alex przejął. Kazix przejął tego blue offa. Ale Diamond Prox, o, złapany Darian, ale to chyba nie jest najlepsze. Oj, jednak Xaxus tutaj dużo obrażeń. Piękna latarka, ale czy on przeżyje? Czy ten Ignite jednak go zdejmie? Ależ fart Xaxus, ależ niesamowite szczęście. Bo tutaj fart to prawdopodobnie był... No ale żegnamy się z Nashorem w tej chwili prawdopodobnie. Może uda się ich przytrzymać jeszcze. Może nie mówmy jeszcze home. Może nasi ich jakoś przytrzymają. A może Over zrobi coś szalonego i ukradnie tego Nashorsa z beczki. No, ma takie szanse, jeśli musi dwie... Idealne beki, no ale Gambit raczej... No i Diamond znowu złapany, co prawda został skończony, jest bilans, lewer, auto w pozycji, musi wyflaszować, dostał jeszcze klatkę. W tej chwili Diamond mocno fokusowany, czy Diamond zginie, dostał Mikaela i uleczył się tym, że Mikaelem jest zagrana latarka. Wstał Celaver, no bardzo mało życia, ale ma szansę strzelać wciąż, ma szansę strzelać, Alex iść, zaraz stanie z Guardian Angela, podobnie jak Darien. Cóż za równa walka, Alex złapany hukiem, ale mimo wszystko poszedł flash, Over musiał odleżować, Over nie ma many, ależ mało życia miał tam Edward, co za wyrównana i napięta gra. No dzięki GJ-owi i latarce, ale jejku, so close. Ładnie tutaj wyleśniło się potem, piękne, no mega teamfighty, mega gierka. Dalej tutaj mają szansę zawodnicy. Over ma za mało many, to jest właśnie ten ukradziony przed tym fightem Blue. Niestety, ale mają ten mało chopę zawodnicy Gambit. Oj, Alex skoczył na Overa, Over musi wycofać, ale Over ma już Guardian Angela. Więc tak szybko nie padnie, Xaxus jest na miejscu i oni nie oddają tego Nashora, nie tak łatwo, ale jednak ten Nashor chyba będzie dla Gambitu i udało się go wziąć, ale czy Darien padnie? Piękna beczka od Overa, dosłownie z resztek many. Alex nie ma w tej chwili Guardian Angela i musi zginąć! Kończcie ich! Strzelaj, Celaver! Genja bez many! Diamond bez many! Wypijcie ich i skończcie tą grę! Dalej, do przodu! W międzyczasie im się wieżyczka pchnęła na górze. Ktoś musi wrócić. Oni muszą to puszyć. Albo skończyć. Albo kończą, albo ktoś wraca. Dobra, Jankos jest już. Jankos wybroni inhibitor. Celaver chce wziąć inhibitor przeciwnika. Czy ma szansę? Stoi Jinx, stoi Morgana. Zawodnicy Gragas, Thresh, czemu oni czytali do bazy? To mnie bardzo intryguje. No, oczywiście nie miał po części many. Nie no, starczy im czasu. Troszeczkę... Spokojnie. Do Vi jeszcze jest 50 sekund. Oni zdążą tam dojść. Ja w nich wierzę. Biegnijcie, panowie, biegnijcie! Inhibitor i tak stracicie w tej chwili, bo już tam tyle creepów siadło, więc musicie skończyć teraz grę. Genji zostało zdjęte Banshee przez Ace in the Hole Celavera. No i ten inhibitor tam raczej polegnie. Muszą to skończyć, nie mają wyjścia. Celaver ma daleki range. Celaver, strzelaj, stary, strzelaj! Strzelaj te turety! Strzelaj pan te turetę! No i czy się uda? Edward tam wleciał desperacko z ulti. Edward dętka, no i cóż, skończmy tą grę! Dalej, do przodu! Genja zmuszony do powrotu, czy jeszcze by tam Janko zdobił, ale niewiele brakło, ale spokojnie, skończymy tą grę, musimy ją skończyć! Genja złapany na hooka, zmuszony znowu na powrót do bazy i... G! Rokat! Naprawdę piękna gra w ich wykonaniu! Oj, ten lepiej, nasz zawodnik. Pięknie. Dokładnie. No, coś pięknego Rokat zagrał. Naprawdę epicka gra, dużo lepsza nawet od poprzednich, która też była dobra. Tak, ale pięknie. Zawodnicy wstali, uściskują sobie dłonie pod jakże pięknym, zaciętym pojedynkiem. Ale no, ostatni teamfight na najwyższym poziomie. Ten teamfight tam przy Nashorze, jejku, jak długo to trwało, cóż za wyrównana i zaciekła wymiana tam była.
Gra, gra. Ktoś napisał na czasie. Naprawdę, świetna gra. Z niej musimy mieć VOD na YouTube. Musi być ta gierka zaloadowana gdzieś i upamiętniona dla przyszłych pokoleń. Bo była naprawdę zacna. Pokażę wam zaraz, jakie mamy mecze jeszcze na dziś, bo mamy jeszcze dzisiaj trzy spotkania i to równie fajne. SK kontra Millennium. Przypominam, że w Millennium gra 1,5 Polaka. Kreaton i Kevin, który jest do połowy Polakiem. SHC kontra Alliance. No właśnie, SHC, który ostatnio ma takiego hype'a, strasznie dobrze sobie radzą na Alliance, który ostatnio jest w średniej formie. Jak na początku było w złej, tak teraz można powiedzieć, że są w średniej. No jeszcze jeden meczek Rokatu. Rokat na Millennium. W końcu będą jakby Polacy na trochę Polaków. 6,5 Polaków? 6,5 Polaków w jednej grze, dokładnie. Także przed nami teraz będzie meczek SK kontra Millennium. No ciekawy jestem, jak tam sobie Svenskan poradzi w dżungli. Jak Kreaton na AD Carry. Na pewno tym zawodnikom będę przyglądał się jak najuważniej. Ależ meczek, ależ... Pytacie o wynik z pierwszego meczu. Tam było Fnatic na CW. CW wygrało pierwszy mecz. Ale ładna gra, naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zagrali, co zagrały obie drużyny, a szczególnie tego, co zagrało Rokat. O, ta gra była mega, mega close. To były tam na zasadzie jednego killa, na zasadzie podejścia jednego złego. No, wszystko było idealnie zagrane, dużo błędów po obydwu stronach, ale ładnie tutaj Rokat. Ktoś napisał, a teraz na Moskwę! Jedziemy. Jedziemy? Jedziemy. Moim czołgiem. No, twoim czołgiem 180, no nie polecam. Leo doświadczył prędkości moich gąsienic. Przyczepności też. Przyczepność była spoko, jak na to, że padało, jak jechaliśmy do studia w Tychach i mi się delikatnie mówiąc śpieszyło. Było spoko. Ale ta gra to była totalna miazga. Ja ją muszę obejrzeć jeszcze raz na YouTubie. Disu, mój ulubiony streamer i komentator. Dzięki, stary. No i cóż, pewnie teraz będziemy mieli 3 minutki przerwy przed kolejną grą na ochłonięcie, no bo wypadałoby po takim meczu wylać na siebie kubeł zimnej wody i przygotować się na kolejne spotkanie SK kontra Millennium. Jak do tej pory najlepszy mecz GLCS-u, moim zdaniem ktoś napisał? Zgadzam się, lepszej gry chyba nie widziałem. Wow, Rocket for the win, Polacy tam siedzą na publice. Brawo. Wywiadzik pewnie za niego będzie, jakaś przerwa. Ciekawe, kogo wezmą do wywiadu z Rocketu. They do manage to get the void spikes. Overpower is so low. He's got no guardian engine bolt available. They're still tanking out the Baron. The Baron's taking so low. Sass is being focused. Can't get the Baron, but at what cost? No. Darien gets taken down. Alexis goes too deep. Gets hooked up beautifully, and that's going to be an assault back. Darien, Overpower pops out. That's going to be the guardian angel pop. Diamond has to get back towards Overpower. Nie czułem, że już tam usłyszymy jakieś słowo na K, bo było słychać chłopaków przez chwilę. Dobra, moi kani, 3 minuty przerwy, a po niej wywiad z którymś z naszych chłopaków z Rokatu, a potem kolejny meczyk SK kontra Millennium. Słyszymy się za 3 minutki. Jeszcze tutaj tylko krótko odpowiem na pytanie. Tak, po całości LCS-ów, po wszystkich meczach najprawdopodobniej zrobię dla was nocny stream, na którym będę wbijał diamant jedynkę, mam w tej chwili 1-1 w serii. Dobra, koniec ogłoszeń parafialnych. Z ZW słyszymy się za 3 minutki.
Welcome back, everyone. Quickshot and I are happy to be joined by Rocket support Vander. Vander, 59 minutes, 27 seconds battle for first place, and you guys made it. What were the first reactions? Because you seem very calm now, but I don't think you're calm on the inside. Yeah, it was. We didn't feel at all that it's that long game. Like, I only knew that it's 55 minutes because I timed the buffs and nashors, so I'm like, oh my god, it's that long in the game already. But yeah, I feel like a bit relieved because we did really bad last week. We lost both games, and now we are back in the victory, with the victory in the screen. Yeah, not only did you grab the victory, that's now also the first place title in the European LCS. In my head, that was the most exciting game that we've seen. I want to ask you to summarize it for me. How do you as a player cram that 57-minute game into a couple of sentences? What went right and what went wrong overall in your mind? I feel we did really good early game. We did our plan, and it was to give some advantage to Renekton with Elise. It worked. Then we controlled the game, I think. We got the dragons, we got the towers, and we did a really bad fight at the top lane where they caught me. I thought that Renekton will tank the binding for me, but then Morgana hit it, and yeah, I got caught and we lost the fight. Scumbag Zaz is making you lose that. You were mentioning the early game, and it's something that we don't understand well, that you guys were struggling. Is that what you identified as the main thing you had to work on as well, and how did you do that? Could you repeat? Yeah, how did you work on your early game specifically? Okay, so in this week, when we're screaming, we like won every early game. And we're like really surprised we did it here too, but we struggled in mid game again. So yeah, it's like just we pick more comfortable champions for Jankos, I think. Like, he played Wukong before, he's not that strong in the early game, and now we are back to Elise, so we get the edge in the early game. You got the edge in the early game, and then a ton of stuff happened, and eventually there was that so important Baron fight, the very last one. I would really like to go through it with you. So let's actually immediately pull this replay up onto your screen. It happens very near the end of the game. Leading up to this point, this was the fourth Baron, if memory serves, around about. Yeah. There had been fights back and forth. This is a very long replay. So what I'd like you to do is just talk me through what's happening in Rocket's mind. You coming into challenge, so let's start the replay and just talk me through what's happening from your point of view. So we knew they started the Baron, we had no vision. We saw the Vi coming at us, I tried to catch her. Then like Selaver got caught with the binding, so I did like I was shouting, get the lantern, he did. Then yeah, I stopped them with the box, with the play, he tried to like steal, but Elise died, unfortunately. So my question now, with Elise down and knowing that Baron is still a possibility, your 4v5, we're going to fast forward a little bit. What's the calling? What's the communication like for your team going back into the pits? Okay, so we knew we have to do something. We knew we had no Elise, but they were low HP. So we had really big chance to do something. What was the goal? Did you want Baron or did you want kills? No, we tried to stop them from doing Baron. Like you see Zazu's coming in now. But Vi did the Nashor alone, then really good barrel from Gragas, and here my hook was really good on Kha'Zix here, and yeah, then just we caught them one by one, and when we killed Vi, we knew we can finish the game. So very seriously, what was the communication like? Was it clear? Was everybody yelling over everybody? Because that was incredibly tense to us. I was jumping up and down. How were you handling it? It was like, I felt like myself, if we don't do something now, then we lose this game. So I think everyone in the team was like this. So we just said, Zazu's go in, go tank. And me and Overpower will do something. And yeah, we did, like really good barrel. Then he destroyed the Banshee with his E on Kha'Zix, so I could hook him. And it worked out. Yeah. Definitely did work out. And you guys broke the winning streak, with a great win here versus Gambit. Did you ever, in the last three games that you guys lost, doubt your own capabilities or the ones of your battling partner, like together, or? I think we were scared to do something before the games. We were like, we guys, we are first place, we can't lose now. And before we were playing to win, and last week we were like just playing not to lose, not to die. At least I think that. And this game we played aggressive, maybe over aggressive in some points.
but yeah, it worked out finally. It's a great motto, or great to hear, the different sides, playing not to lose as opposed to playing to win. You have another game today. How has the preparation been for Rocket, knowing you have four games in the week, you have two games on one day? Is it a lot more difficult, considering you've only had 3 days from last week, etc.? I think the worst thing is, like, if you lose the first game of the day, then you can be really demotivated to play the second.